Słuchajcie, to prawdziwa śliwowica, którą kupiłem w Polsce jakieś 15 lat temu. Ma 70%. Zaczniemy od niej, żebyście wiedzieli, czego oczekiwać. Zwróćcie uwagę na zapach. Poczujecie śliwkę. Mocna, ale nie straszna. Czujecie, jak znika? Przez chwilę zapiera dech, ale to wszystko. To dobry trunek dla podpitych. Jakbym miał w gardle wasabi. Ale ten smak nie utrzymuje się długo. Gdy weźmiesz łyk, rób wydech, nie wdech. Trochę przypomina grappę, ale grappa zabiera z ciała cały tlen, a śliwowica jest lepsza dzięki czystemu smakowi śliwek. Piją ją w tej postaci? Schłodzoną. Żeby pić tego dużo, trzeba być twardym, jak skała. Szalony trunek. O to nam chodzi. Jasna cholera. Podgrzewa język, jakby podkręcić termostat. Odstaw to, zanim przepali dno słoika. Czas skosztować pozostałych. Pierwszy jest Daniel. Może mieć 80%. Możliwe, ale nie ma piany, więc to albo woda, albo czysty alkohol. Lepiej dla nas, żeby to była woda. Lepiej zmówmy pacierz, zanim zaczniemy degustować. Jak mówią, nie da się pić cały dzień, jeśli się nie zacznie. Cały dzień nie da się też pić paliwa rakietowego. Najpierw zapach. Czuć śliwki? Tak. Zabrakło mi 2 minut na ostatnie poprawki. Zobaczymy, co wyjdzie. Smakuje nieźle, ale jest bardzo słaba. Inaczej mocniej by pachniała. Teraz Keith. Wspomniał, że brakuje mu procentów. Próbowałem ją wzmocnić, ale na pewno nie mam 70%.